Ksiądz January Żelawski. Opowieść o zapomnianym Getswałdzie. W tytule niniejszego rozdziału wspomniano o szatanie. Czy już teraz zły duch wmieszał się w sprawę tych wydarzeń, powodując to zapomnienie? Tego nie wiem. Natomiast wiem dobrze, że właśnie to zapomnienie o krzyżu i chorągwiach narobiło bardzo dużo szkody i zgorszenia dla sprawy tych prawdziwych objawień Maryjnych. Święci mistycy i znawcy tych zagadnień twierdzą bowiem, że różne zeznania osób widzących odnośnie tego samego objawienia należy w szczególny sposób drobiazgowo przebadać. Może się zdarzyć, że jedno jest prawdziwe, a drugie fałszywe czyli podsunięte przez szatana. Celem takiego działania ducha złego jest próba uczynienia wątpliwym nawet tego prawdziwego zeznania. Wtedy obydwa zeznania osób widzących są wątpliwe, a przez to objawienie nawet zupełnie prawdziwe popada w pewną wątpliwość. Oto 25 lipca, w środę po południu, jak zwykle każdego dnia, Justyna z Barbarą składały swe zeznania. Proboszcz ocenił po ich spisaniu że w tym dniu dla tutejszych wydarzeń stało się coś wielce niedobrego. Po raz pierwszy, a było to już 29 dnia objawień. W zeznaniach dziewcząt pojawiły się pewne różnice. Różne zeznania co do wyżej wspomnianych chorągwi i krzyża. Justyna oświadczyła, że Najświętsza Panna wyraziła życzenie, aby pod klonem znajdowały się dwie chorągwie i krzyż. Tu mają być w czasie odmawiania różańca dwie chorągwie i krzyż. Barbara odpowiedziała, że ona widziała, jak w czasie zjawienia stały obok dwie chorągwie i krzyż. Natomiast Maryja nie miała żadnego życzenia. Ta niezgodność zeznań miała niby oznaczać, że któraś z dziewczyn mówi nieprawdę, choć na pozór różnica niewielka, ale spowodowała naprawdę wielki gniew i oburzenie proboszcza Weichsla. Zareagował on aż nazbyt gwałtownie. Uznał bowiem, że dziewczyny nie zdążyły wcześniej uzgodnić między sobą tej odpowiedzi, wobec czego posądzone zostały o zmowę tego wszystkiego, co dotąd tak jednomyślnie zeznawały. W jego umyśle pojawiła się teraz wątpliwość co do prawdziwości tych objawień. A ta wątpliwość, z takiej zwykłej i zupełnie normalnej, przerodziła się w możliwie największą. Tak namawiały się. Aż dotąd się namawiały, aby mnie i tysiące ludzi wprowadzić w błąd, a teraz źle się namówiły. I oto widać skutki. Szeptał rozgoryczony kapłan, palące go jeszcze bardziej od ognia słowa. Najpierw do siebie, a po chwili to samo powtórzył do dziewczyn. Zaś ostateczny jego wniosek co do zaistniałych wydarzeń był następujący: Dlatego stanowczo zabraniam wam przychodzić tu więcej pod ten klon na różaniec. Po wypowiedzianym dla dzieci zakazie przychodzenia, z udał się do zebranych pod klonem pielgrzymów. Modlącym się tam ludziom ogłosił także te, wedle swojego przekonania, bolesną prawdę o całkowitej nieprawdziwości, wprost oszustwie tych objawień. To też proszę Was bardzo, powtarzał proboszcz, abyście tutaj więcej już nie przychodzili. To nie były prawdziwe objawienia, a jedynie zmowa i udawanie, aby Was i mnie wprowadzić w błąd. Można sądzić, że pielgrzymom, a zwłaszcza mieszkańcom Giedrzwałdu, zrobiło się wówczas bardzo smutno. Oni bowiem mieli zupełnie inne przekonanie, że to są jednak prawdziwe objawienia. Po prostu te dwie małe dziewczynki nie byłyby w stanie dopuścić się aż tak haniebnego czynu. Przez plac w tym momencie przetoczyła się fala szmeru wynikającego z nieukrywanego bólu, gorycze, że odtąd nie będą mogli tutaj więcej przychodzić. Lecz proboszcz ponownie zwrócił się do zebranych pod klonem ludzi. Jeszcze raz was proszę, abyście tutaj więcej nie przychodzili. Proszę was także, abyście o tym przykrem wydarzeniu powiedzieli innym w waszych parafiach. Powiadomcie także waszych księży proboszczów, niech i oni ogłoszą zambon, aby ostatecznie zabronili wszelkich pielgrzymek do Gieczwału. Rzeczywiście, zebrani pod klonem ludzie. W drodze powrotnej powtarzali wszystkim zasłyszane słowa od miejscowego proboszcza. Powtórzyli także kapłanom w swoich parafiach. Można sobie wyobrazić ogrom zamieszania. Radość u jednych, a rozgoryczenie u drugich, gdy proboszczowie z wielu parafii w niedzielę 29 lipca 1877 roku ogłaszali, by zaniechać pielgrzymek do Gietrzwałdu, gdyż sam proboszcz Weichsel Mocno zwątpił w prawdziwość tego, co dotąd zaobserwował. Niektórzy z autorów materiałów źródłowych powyższe zdarzenie opisali nieco inaczej. Barbara i Justyna opuściły plebanie z kategorycznym zakazem przychodzenia więcej na wieczorne nabożeństwo. Wówczas proboszcz Weichsel wezwał na plebanie pewną grupę ludzi, spod klonu, i do nich wypowiedział swój żal. Z kolei ci ludzie z plebanii udali się pod klon i to, co słyszeli, powtórzyli tam zgromadzonym. Poprosili ich przy tym, aby oni, wracając do domów, także powtarzali o tym innym. Niezależnie, która wersja jest prawdziwa, ta smutna wiadomość z placu kościelnego, jakby lotem błyskawicy, obiegła nie tylko całą parafię, ale także i najbliższą okolicę. W rezultacie już po dwu lub trzech godzinach w Gietrzwałdzie i worytach zawrzało jak wulu. Mieszkańcy tych wiosek mieli zupełnie inne przekonanie i byli gotowi stanąć w obronie tych objawień. Dlatego na wieczorną modlitwę różańcową wstawili się jeszcze bardziej tłumnie, jakby nic o niczym nie słyszeli. Jaki w tym zamieszaniu przeciwko orędziu Maryi był udział złego ducha, trudno to ocenić. Natomiast o wiele łatwiej jest nam stwierdzić, iż tego dnia ów zły duch zapewne bardzo się radował. Jak wspomniano powyżej, ludzie tego popołudnia nie posłuchali zaleceń proboszcza i przybyli pod klon w znacznie większej liczbie niż w dniach poprzednich. Z decyzją proboszcza nie mogli się pogodzić, gdyż mieli całkowite i pełne zaufanie do tych dwóch dziewczyn, jako wielce skromnych, pobożnych, i prawdomównych. Takie samo zdanie mieli także co do szlachetności ich rodziców, bardzo zacnych i religijnych. Parafianie nie mogli wyszukać powodu, dla którego ich duże, ale jeszcze małoletnie córki mogłyby dopuścić się tak obrzydliwego kłamstwa i perfidnego udawania. Ale jak to bywa w podobnych przypadkach, wieś zaraz podzieliła się na zwolenników i przeciwników prawdziwości tych wydarzeń.